Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Konrad Książak, to jest kolejny film z serii Inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na wstępie chciałem Cię zaprosić do naszej nowo powstałej grupy na Facebooku, grupy w której nie ma spamu, nie ma niepotrzebnych treści, są same merytoryczne informacje, od czasu do czasu też jest live. Czy różnego rodzaju artykuły od czasu do czasu wrzucam? Grupa jest płatna, ale myślę, że, myślę, że warto, bo to tylko 30 zł miesięcznie, a naprawdę jest tam bardzo dużo takich mięsistych artykułów i dużo wartościowej treści. A jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to znów zrobimy sobie odpowiedzi na, na pytanie pod ostatnim filmem. Znowu było dużo komentarzy, za to bardzo mocno dziękuję. No i mam nadzieję, że tutaj też będzie tak samo. Zacznijmy. Grzesiek pisze w kolumnie, poprawie widać dokładnie statystyki kanału, a powyżej sugestie z YouTube'a, które dość dokładnie mówią, czy mi się interesujesz, co oglądasz. Zastanów się, czy chcesz udostępniać to, te dane każdemu. Ja bym doradzał choć odrobinę prywatności, jak już musisz całego screena nagrać z serii prywatnej, gdzie nie jesteś zalogowany, w ten sposób zachowasz metadane dla siebie. No w sumie masz rację, więc dzisiaj się, się wylogowałem ze swoich kont. Nie ma już tak dużo danych, jakieś tam są, ale myślę, że, że jest ich mniej. Dzięki za, za radę. Prezes pisze, gdybyś miał wskazać trzy branże, które dadzą najwięcej zarobić w 2021 roku, jakie to by były branże i dlaczego? trzy no, branże, które najwięcej dadzą zarobić, no myślę, że to są te branże, w które idą największe pieniądze i... Nie będę oryginalny, kiedy powiem, że jedną z tych branż może być branża OZE, dlatego że w 2020 roku mieliśmy tam już wprowadzone duże pieniądze i w 2021 też będą, tak? Budżet unijny już jest uchwalony, ponad 700 miliardów złotych dla nas na lata 2021-2027. I część z nich ma iść właśnie na różnego rodzaju przemiany energetyczne, no i OZE będzie głównym beneficjentem tych, tych pieniędzy. No, oprócz tego też różnego rodzaju programy, Mój Prąd czy, czy Czyste Powietrze, gdzie w sumie też można to podciągnąć pod OZE, więc myślę, że to będzie ta branża, która będzie się mocno rozwijać, bo wciąż jesteśmy mocno do tyłu, jeżeli chodzi o to, co, co musimy zrobić. Ja przypominam, że Unia Europejska nakazuje nam być coraz bardziej ekologiczni i musimy gonić całą Europę. No i u nas ta przemiana musi być bardzo mocna, dlatego, dlatego OZE. Też myślę, że budowlanka, ale budowlanka w takim względzie jak na przykład budowa kolei, dróg, czy różnego rodzaju, na przykład, na przykład różnego rodzaju wiatraków i tak dalej, tak? spółki, no już idą do góry spółki typu np. Mirbud, który miał bardzo duże zwiększenie tego portfela zamówień. Oni podpisują coraz to nowe kontrakty, no też inne różnego rodzaju spółki właśnie, które się zajmują taką infrastrukturą, na którą są pieniądze. Też przypominam, że na kolej są bardzo duże pieniądze na, na lata właśnie te przyszłe, na 2021 rok, więc te spółki też mogą iść, iść do przodu. No i też spółki właśnie, które na przykład budują te farmy wiatrowe, które budują wiatraki, które robią właśnie, właśnie takie rzeczy, na to może być boom w 2021 roku jeszcze, jeszcze większy. A trzecia branża, gdybym miał tak pomyśleć, no to może recykling, dlatego że tutaj też Unia nakazuje nam być coraz bardziej tak pro-eko, właśnie też pod tym względem. I też mamy bardzo dużo do, do nadrobienia. Mobruk o tym m.in. właśnie mówił, że, no, że mają bardzo dużą ilość zamówień i dużą ilość potencjalnych zamówień, czyli zabezpieczenie jakichś tam nielegalnych odpadów. No, to tego jest naprawdę bardzo dużo w Polsce i musimy z tym trochę przyspieszyć, więc ta branża też może, może być na topie. Chodzi mi tutaj właśnie o branże, w których są pieniądze, a to są branże, na które są pieniądze i na które idą pieniądze, więc tak, tak mi się wydaje. Bartek pisze, jak zwykle, super materiał. Dzięki, dzięki też Bartek. Jack pisze, dzięki, też dziękuję. Przemek też dziękuję, też dzięki dla Przemka. Prezes, jak Twoim zdaniem. Sytuacja z Idea Bank wpłynie na polską giełdę oraz na sektor bankowy, co będzie z GetIn oraz Getting GetIn, Noble get in, get in, nobel nie jest w aż tak złej sytuacji jak, jak yy, Idea Bank. Rzeczywiście ja nie jestem z tych ludzi, którzy mówią, że, że nasz rząd znacjonalizował ideę, bo nie lubi Czarneckiego. No, każdy, myślę, że kto interesował się tym tematem, widział w jakiej sytuacji tragicznej są finanse Idea Banku. Tak naprawdę Idea Bank od wielu miesięcy nie spełniał oczekiwań, jakie musi spełniać bank, więc to była praktycznie kwestia czasu. Zresztą inni prezesi banków sami o tym otwarcie mówią, że Idea powinna zostać znacjonalizowana albo coś z nią powinno się zrobić. Dlatego że Leszek Czarnecki, szef banku Idea, miał wiele czasu, żeby coś tam naprawić, a nic, nic nie naprawił, więc nie zdziwiło mnie to. No, myślę, że. Ogółem na sektor bankowy jakoś mocno to mocno to nie wpłynie, tak? No może wpłynąć na PKO, aczkolwiek ja nie myślę, żeby to miał jakikolwiek negatywny wpływ na PKO, dlatego że Bankowy Fundusz Gwarancyjny tam daje ogromne pieniądze bankowi PKO na to właśnie, żeby, żeby przejął te depozyty. Poza tym PKO przejmuje tylko te, tylko depozyty klientów i kredyty, a nie przejmuje tych złych obligacji getbacku. Czyli tak naprawdę nie jest to jakaś zła transakcja dla, dla banku PKO, a ogółem cały sektor myślę, że jakoś na tym, na tym nie powinien mocno ucierpieć. Każdy, kto się interesował tym sektorem, dobrze wiedział, że Idea Bank jest jednym z bardziej zagrożonych banków, który naprawdę nie spełniał wielu warunków, które spełniać powinien. Więc mnie ta decyzja jakoś bardzo mocno nie zdziwiła. Michał pisze pierwszy filmik, który tu widzę, bardzo ciekawy. No, dzięki, mam nadzieję, że, że kolejne też będą ciekawe. Marcin, przykładem splitu cud jest chyba Tesla. I chyba nawet o Blueber wspominałeś, że chcą zrobić split 1 do 10. Tak, w grudniu to ogłosili chyba, czy przegłosowali, że, będzie, że ma być split właśnie 1, 1 do 10. Harpa pisze: Dzięki. Prezes, co myślisz o spółce Krynica Witamin? Dużo się tam działo, dziwnych rzeczy w ostatnim czasie. Kurs wydaje się być atrakcyjny, ale czy tak jest w rzeczywistości? Ja osobiście przyznam, że. Jeżeli chodzi o te spółki, które są spółkami covidowymi, raczej bałbym się tak długoterminowo nie inwestować. Można tam rzeczywiście zrobić na jakiejś spekulacji, nie jest powiedziane, że, że tak się nie da, ale jednak bałbym się wchodzić tak na, na dłuższy termin, czy to właśnie w krwicę krynicę Witamin, no, która oczywiście nie robi tylko rzeczy odnośnie, odnośnie wirusa, no ale też na tym wirusie się, wirusie się. Mocno wybiła i widzimy, że te spółki bardzo mocno już poszły w dół i są tam jakieś różnego rodzaju wahania. I tak zapewne będzie, bo to nie jest tak, że wirus już się u nas skończył, ale możliwe jest, że, że tutaj będą ruchy w górę i w dół i to dosyć mocne, ale bardziej spekulacyjne. Tu nie widzę jakichś takich strasznie, strasznie mocnych, mocnych takich fundamentów do, do wzrostów. Oczywiście ktoś może zobaczyć, że ten cena do zysku jest na poziomie 4, trochę ponad 4, więc teoretycznie bardzo dobrze, ale tak naprawdę cały ten zysk, wszystko to, co było dobre, było w drugim kwartale. Jak zobaczymy sobie wcześniejsze lata, no to widzimy, że ten zysk jest na poziomie 7-5 milionów około a w drugim kwartale 2020 roku było 52 miliony w trzecim kwartale już można powiedzieć, że wróciliśmy do, do normalności, jeżeli chodzi o krewnice witamin, no i zobaczymy też, zobaczymy też jak, to, jak to dalej dalej z nimi, z nimi będzie ważne jest też takiej, no, myślę, że myślę, że pozytywna informacja o tym, że jest to porozumienie odnośnie, odnośnie tego pozwu niemieckiego w krewienicy witamin, czyli informacja Pozytywna. Pamiętajmy też, że ostatni kontrakt na tam około 50 milionów, 59 milionów złotych, które oszacował jak na razie klinica witamin, jest w fazie już zaawansowanej. Pamiętajmy też, że jeżeli chodzi o krynicę witamin, tam były odpisy ze względu właśnie na ten, na ten pozew. No, i w czwartym kwartale będą te odpisy odwrócone, czyli inaczej rozwiązane, więc też ten czwarty kwartał może być dobry i tutaj może być rzeczywiście okazja do, okazja do zarobku. No, aczkolwiek trzeba tutaj jednak uważać, jeżeli chodzi o te wszystkie, wszystkie spółki covidowe, tu będzie bardzo dużo spekulacji. W jakie spółki dywid, dywidendowe inwestujesz na najbliższe lata i dlaczego właśnie w te. No, Zależy, jak na to patrzeć. To znaczy, nie chcę mówić bezpośrednio o spółkach, które inwestuje, no ale warto się zastanowić nad właśnie spółkami, po pierwsze, które od lat wypłacają dywidendę i zwiększają cały czas zysk. Są takimi, no nie wiem, jak to nazwać, arystokratami dywidendowymi polskimi, bo w Ameryce są takie, są takie spółki, które już od 25 lat stale wypłacają dywidendę i ją jeszcze zwiększają. No w Polsce ciężko o coś takiego, ale są spółki, które na przykład 10 lat, jak, jak. Choćby grupa Kenty wypłaca dywidendę, aczkolwiek też trzeba na to uważać, no bo też z drugiej strony, na przykład Wawel wypłaca tę dywidendę już od bardzo dawna, ale myślę, że tam sytuacja finansowa nie jest już tak dobra jak na przykład w grupie, w grupie Kenty, więc warto na coś takiego zwracać uwagę. Warto też zwracać uwagę na spółki, które aktualnie zaczynają wypłacać dywidendę i potencjalnie ta dywidenda może rosnąć, bo tak naprawdę wypłata dywidendy zawsze jest takim Wskaźnikiem, że, że dzieje się dobrze w danej spółce, więc myślę, że warto na to patrzeć. Nawet jeżeli jest spółka, która wypłaca wiele lat dywidendę, raz nie wypłaci i później znowu wypłaca, to wciąż jest to, myślę, że, myślę, że wciąż jest to okazja. Jest trochę takich spółek, które właśnie od wielu lat wypłacają dywidendę albo które zwiększają zyski i, i dzięki temu. Tą dywidendę zaczynają wypłacać. No, jak choćby spółka Team, też liczymy na to, że w XTB będzie, będzie fajna dywidenda. No zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. No, aczkolwiek tak, takie mam podejście do dywidend. Jakie jest Twoje zdanie na temat dawnej spółki CSY? Obecnie OZE Kapital mają najniższy CZ w całej branży OZE. Mała liczba akcji, z czego 80 ma zastal. Tak naprawdę oni dopiero zaczęli inwestować w branżę OZE, tak samo Ciastka z Krakowa też są na początku swojej działalności, więc ja w swoim pomyśle na inwestycje mam coś takiego, że nie inwestuję w spółki na, na samym początku, kiedy jeszcze nie wiem o co tutaj chodzi, nie wiem jak to się wszystko, wszystko do końca rozwiąże, ja czekam na pierwsze kontrakty wiem, że przez to mogę nie załapać się, jak to się mówi do pociągu na, na peronie, tylko wsiąść już jak, jak będzie jechał i przez to mogę mieć mniejszy zysk, ale też przez to mogę mieć mniejszą stratę. Więc bardziej preferuję takie spółki, które, które już coś zrobiły, a jak na razie tutaj nie ma jakichś takich mocnych podwalin fundamentalnych do tego, żeby w to inwestować. Także ja naprawdę obserwuję mocno te spółki, spółkę OZE Capital, ale jeszcze w nią na przykład nie zainwestowałem, i póki nie będzie jakichś wskazań do tego, to nie zainwestuję, mimo że wiem, że przez to mogę dużo stracić, no dlatego, że, dlatego, że nie zarobię na, na jej wzroście. Zresztą dzisiaj ona chyba bardzo ładnie ładnie rosła. Oze Capital. Tak, ponad 11-11%. No były oczywiście bardzo duże wzrosty, kiedy, kiedy powiedzieli, że będą zajmować się fotowoltaiką. Zobaczymy jak, to, zobaczymy, jak to dalej będzie z tą spółką. Ja obserwuję ją. Świetny materiał. Możesz podesłać tytuły książek, z których uczyłeś się analizy raportów finansowych spółek, pyta Paweł. Znaczy dużo było tych książek, między innymi między innymi y, książki z polskiego rynku, książki Tobiasza Malińskiego polecam. On kilka książek wydał. Zwłaszcza giełda dla bystrzaków, bo tak się nazywa ten tytuł, jest taka dosyć obszerna, ale, ale dobra na sam początek, no oprócz tego oczywiście książki, książki z rynku amerykańskiego, czy to, czy to Petera Lyncha, Benjamina Grahama, inteligentny inwestor, to też książka, którą bardzo mocno polecam, jak straciłem na giełdzie milion dolarów, bardzo fajna, bardzo, bardzo pouczająca, też lubię książki z takiej psychologii giełdy, właśnie o... o Psychologii o umyśle, na przykład Daniel Kahneman napisał bardzo dobrą książkę, co prawda książka bardzo, bardzo obszerna, ale myślę, że, myślę, że warta pułapki umysłu o myśleniu szybkim i wolnym, więc tutaj to są te pozycje, które ja osobiście polecam. Co myślisz o Formas? Jak myślisz, ile będzie wynosić kurs tej spółki na koniec 2021 roku, no to samo, co, co wcześniej mówię jednak, spółki, które są spółkami covidowymi, ja myślę, że może być bardzo duża zmienność i tak naprawdę prognozowanie teraz, co się, co się tam, co się tam stanie, no to jest bardzo trudne i myślę, że myślę, że praktycznie, praktycznie niemożliwe, więc tutaj spółki właśnie z branży tej covidowej, bo no Formas jednak wystrzelił, kiedy powiedział, że będzie robić maseczki. Ja bym zostawił osobiście, chociaż może być tam jeszcze wciąż duża zmienność i to też na plus, ale jeszcze raz mówię, wolę jednak bardziej stabilny biznes niż, niż to. Ja wiem, że to dało zarobić w ostatnim czasie i może być taki pozytywny sentyment do takich spółek, ale jednak ja, ja ich raczej unikam. Michał pisze... Dziękuję za świetną pracę. Łatwo, przyjemnie motywujesz do szukania nowych okazji. Będę wdzięczny na analizy spółki CSY. Niby wchodzą w OZE, ale dalej mają produkcję i obróbkę części. Pozdrowienia. No, oczywiście to dokładnie to, o czym mówiłem wcześniej. Co myślisz o spółce Biomet Lubin? Mają swoje 5 minut za sobą, czy ich czas jeszcze nadejdzie. Co z ich lekiem? Pod który kurs urósł okolicy 1 na 34 zł. To samo co z Formas. Myślę, że spółki, które są. Spółkami covidowymi, no tutaj będzie ciężko o jakąkolwiek taką normalną, fundamentalną analizę. I tak myślę, że biomet może mieć już swoje 5 minut za sobą, bardziej skupiałbym się teraz na spółkach z takiej, z takiej ekonomii klasycznej, to o, o czym mówiłem wcześniej, czyli na przykład właśnie budowlanka czy, czy inne tego typu sektory. Super, dzięki za wartościowy film. Krzysiek pisze, dzięki. Jak Twoim zdaniem sytuacja na polskiej giełdzie wpłynie podatek cukrowy? Czy będą spółki, które na tym zyskają oraz takie, które stracą? Jakie to mogą być spółki Twoim zdaniem i dlaczego? No tak, podatek cukrowy może wpłynąć na niektóre spółki. Aczkolwiek myślę, że no jeżeli mówimy tutaj o podatku cukrowym, czyli podatku od na przykład napoi typu kola i tak dalej, no to od razu myślimy, że, że to może wpłynąć na na przykład dino. Ale myślę, że jeżeli chodzi właśnie o Dino, tu wchodzi w grę bardziej inny podatek. Czyli, czyli podatek od, od sprzedaży detalicznej, tak to się mówi. On już był dawno, ale był zawieszony i od 1 stycznia 2021 roku wchodzi. I to może być duży cios dla, dla Dino, dlatego że to jest 0,8% od przychodów ponad wolną kwotę, czyli ponad 187 milionów złotych i 1,8% ponad 17 milionów do 187 milionów i 1,4 ponad 187 milionów tu jeszcze raz mówię, to jest od przychodów czyli no jest to podatek, którym ciężko będzie manipulować bo to nie jest od zysku, tylko od przychodu no i jeżeli mówimy o, o spółce Dino która te marże ma na poziomie 4-5% no to to może bardzo mocno wpłynąć na, na ich kurs na to w jaki sposób będą się rozwijali, co prawda jak na razie tu jest wszystko, wszystko bardzo dobrze, ale widzimy, że na przykład jest 7,5 miliarda złotych przychodów i 400 milionów zysków, czyli ten no, zysk jest na poziomie 6-7%, więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że to wpłynie na ich i to może im mocno, mocno zaszkodzić, a sam podatek cukrowy, no nie wiem, czy są takie spółki, które, które na tym jakoś mocno stracą, które mocno zostaną udużone tym. Tym podatkiem bardziej bałbym się, właśnie na przykład o ten podatek handlowy. Dlaczego spółka SFD zaliczyła taki kosmiczny wzrost? Zajmują się sprzedażą odżywek dla sportowców. Jak wiadomo, przez pandemię siłownie bardzo długo będą zamknięte, tak, ale pamiętajmy o tym, że SFD nie sprzedaje tylko rzeczy ludziom na siłownie, ale to są też suplementy diety. I okazało się, że w SFD bardzo mocno wzrosła sprzedaż właśnie suplementów diety, no bo ludzie zaczęli uświadamiać sobie, że jest wirus, więc warto się zdrowio odżywiać, a można zdrowo odżywiać się na skróty, czyli po prostu brać suplementy, oczywiście nie jest, to, nie jest to wskazane, znaczy lepsze jest zdrowe odżywianie i zdrowy tryb życia, ale jednak wiele osób zaczęło brać te suplementy, no i te, ta sprzedaż suplementów napędziła, napędziła SFD, bo tutaj mamy o kilkaset procent wzrost tego zysku netto i rzeczywiście ten wykres wygląda imponująco, no ja osobiście SFD nie miałem nigdy w portfelu, ale ale miałem spółkę, która się zajmuje tym samym. I spółkę miałem po chyba 40 groszy 40 kilka groszy. Pamiętam parę lat temu kupiłem i sprzedałem zaraz później po ponad złotówkę. Cieszyłem się, że jest duży zysk. No, ale gdybym trzymał do dzisiaj, no to 3,66 zysk byłby dużo wyższy. Także też taka Taka nauczka dla mnie, że warto czasem jednak podtrzymać te akcje kilka lat, bo to było kilka lat temu, kiedy kupowałem te, te akcje. Tak samo tutaj, w tej spółce, jak i w SFD, sprzedaż suplementów diety bardzo mocno poszła Poszła do góry. Dzięki za odpowiedź, młody. Pisze Prezes, co myślisz o spółce Boruta? Z jednej strony przyjęcie, ale z drugiej strony potężny do druk akcji. Pod to przyjęcie około pół miliarda akcji będzie Boruty po takim, takim działaniu. No też Boruta, spółka, która, która trochę. Trochę się wybiła na, na, wirus, na wirusie, i spółka, której też ja bym się osobiście bał, to przejęcie, przejęcie mm, za ponad 115 milionów, no może być pomocne na pewno tutaj, jeżeli się wczytamy w to co wiemy o tym przejęciu, no to mówimy o tym, że ta technologia tej spółki może być wykorzystywana w agrobiotechnologii. Czy też produkcji naturalnych kosmetyków, no a wiemy, że, że Boruta właśnie się, właśnie się tym zajmuje, czyli przyjęcie jak najbardziej zgodne z ich działalnością i też mają dosyć duże dotacje, no bo zrealizowali projekty na 200 zł, 200 milionów złotych ponad, a 140 prawie dostali z Unii. Więc no, spółka, która jakby nie generuje zbyt dużych kosztów, więc myślę, że, że pozytywna informacja, aczkolwiek jeżeli mówimy o tym, czy inwestować obecnie w Borutę, to to samo mogę odpowiedzieć co wcześniej, czyli w, jeżeli chodzi o spółki covidowe, tu może być bardzo duża zmienność, tego bym się tego bym się na pewno bał. Dzisiaj 11,5% na plusie, jeżeli chodzi o Borutę. Ale jednak mimo wszystko bałbym się tutaj wchodzić ze względu na to, że moim zdaniem po prostu są biznesy, które są bardziej bezpieczne. Super materiał. Mam stal produkt i się utwierdziłem w przekonaniu, że może się opłaci. No tak, jest to, jest to możliwe, zwłaszcza że otoczenie im sprzyja. Zaliczko łapka w górę, dzięki za info na temat mobruku. Łukasz pisze też: "Dzięki bardzo. Hej, czy film Orlenie ukaże się? No już się już się ukazał. Co powiesz o KSG Agro?" I ogólnie w 2021 wraz ze wzrostem cen jedzenia może należeć film rolniczych. XTB czeka, żeby podać dobre info, też może wystrzelić. No, jeżeli chodzi o ogółem o spółki ukraińskie, no to półki. Surowce są bardzo wysoko. Surowce w sensie kukurydza, w sensie pszenica, w sensie soja, to one też będą bardzo, bardzo wysoko. Widzimy na wykresie pięcioletnim, jak są, jakie są kontrakty terminowe na kukurydzę. Widzimy, że one są na, na maksimach pięcioletnich. Jeżeli zobaczymy sobie na przykład soję, to jest dokładnie, dokładnie to samo. Widzimy, że, że jest naprawdę bardzo wysoko. To też jest skorelowane z, z wyższą inflacją. I też, jeżeli zobaczymy na przykład pszenicę, to też widzimy, że, że jest na maksimach swoich przez 5 lat. Póki taka sytuacja będzie się utrzymywać, dopóty te spółki z Wigu Ukraina będą szły do góry i tutaj nic się nie zmieni. XTB też czeka, żeby podać dobre info, też może wystrzelić. No, ostatnio XTB, no dzisiaj XTB też mocno wystrzeliło, około 14%. Pamiętajmy, że. No tu się szykuje wysoka dywidenda i tu się też szykuje jeszcze informacja, czekamy cały czas na informację o tym, że XTB wchodzi na rynek azjatycki, bo miała być ta informacja podana w pierwszym kwartale, więc cały czas tutaj czekamy na to. To będzie na pewno informacja pozytywna, jeżeli, jeżeli taka się ukaże w niedługim czasie. Co myślisz o grupie HRC? Spadli z poziomu 20 do poniżej 2, spadek ponad 90%, będzie jakieś odbicie Twoim zdaniem? No, moim zdaniem, też tu jest sytuacja, że spółka jest dosyć, dosyć niepewna. Jeżeli chodzi o, o grupę HRC, było tutaj dosyć duże wybicie na około 13-14 złotych, przy tym. Przy tej informacji, właśnie o tym, że, no, że mają być przejęci, później się okazało, że nie mają być przejęci, więc ja nie lubię takich niejasnych spółek. Spółki, które raz coś mówią, nagle się okazuje, nagle się okazuje coś innego, też za trzeci kwartał pokazali wyniki, wyniki, no, wyniki słabe. Oczywiście, mm, jeżeli się wczytamy w te wyniki, no to tam 271 tysięcy złotych straty netto, ale tam była też aktualizacja wartości aktywów niefinansowych o 232 tysiące. Chodzi tutaj o, o nieruchomość i oczywiście na ich działalność też wpływa epidemia wirusa, więc tutaj też póki ten wirus będzie cały czas ta działalność będzie no, albo na minusie, albo na mniejszym plusie niż, niż wcześniej, więc, więc mówimy tutaj jednak o spółce, która jest dotknięta wirusem. No i w której jest duża, duża niepewność, taka bardziej spekulacyjna spółka, niż, niż jakoś taka, żeby można było coś o fundamentach tutaj powiedzieć. Co z filmem Orlenia? No już jest film Orlenia. Czy kupując spółkę w Interal w ramach konta Ike nie powinniśmy zapłacić podatku? No tak, konto Ike właśnie, właśnie, w ten sposób, w ten sposób działa. Zresztą podatek płacimy jak sprzedamy spółkę, a jeżeli będziemy trzymać do końca na koncie Ike, no to tego podatku się uniknie. Panie Konradzie, czy dziękuję za materiał. Mamy zarazem pytanie: Czy mógłby Pan dokonać krótkiej analizy spółki Introl? Posiadam jej akcje w portfelu Ike i zastanawiam się nad ich doborem w kolejnym roku. Serdecznie pozdrawiam. Spółka Introl myślę, że jest dosyć na ciekawych poziomach, bo jest dosyć nisko, a tak naprawdę ich obecne finanse na to. Na to nie wskazują, bo jeżeli sobie zobaczymy to pięcioletnie, no to widzimy, że w 2017 chociażby byli po około 10, 10 złotych, w 2014-2015 też na poziomie około 10 złotych. Ostatnio mocno spadli aż do poziomu 2 złotych, teraz są po 4,52. Jeżeli chodzi o wyniki finansowe, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, że te wyniki finansowe są w 2020 bardzo dobre na poziomie tych, tych najlepszych no bo jak mówili, mówiliśmy sobie tutaj przed chwilą 13, 14, 15, 16 to były te lata kiedy oni byli na po 10 złotych i te wyniki finansowe były bardzo dobre później te wyniki zaczęły bardzo mocno spadać no i przez to też ten kurs zaczął, zaczął mocno, mocno spadać a teraz te wyniki zaczęły być odrabiane i widzimy, że trzeci chociażby kwartał to jest ponad, prawie 9 milionów złotych zysku 8,5 miliona złotych zysku. Tam jest są też pieniądze starczy finansowej, której powiem, no aczkolwiek ten kwartał jest naprawdę, naprawdę dobry. W 2014 roku dopiero był tak dobry dobry kwartał, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o tą spółkę. Na no, kwartały na poziomie 6 milionów też rzadko się tutaj widuje, a tak naprawdę taki byłby ten zysk, gdyby, gdyby nie ta tarcza. Introl też spółka, która ma dosyć szeroką. Szeroki zakres działalności różnego różnego rodzaju różnego rodzaju przyłącza też związane z między innymi ochroną środowiska więc też spółka można powiedzieć można powiedzieć na czasie aczkolwiek największa najwięcej oni zarabiają z produkcji iA, czyli tej automatyki armatury kontrolno-pomiarowej dlatego też na to trzeba głównie zwracać uwagę no ale jeżeli się. Przypatrzymy tym wynikom finansowym no to te wyniki finansowe naprawdę są są dobre są bardzo pozytywnie głównie były były wzrosty jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o. Mm, finanse o przychody o zyski i to w tym kwartale ale też w y, całym roku czyli od pierwszego do trzeciego kwartału 2020 roku myślę że spółka jest dosyć nisko w stosunku do tego jak obecnie jak obecnie zarabia raczej poprawia swoją sprzedaż no oczywiście tutaj też jest ta, też jest ta tarcza finansowa w, zwiększyły się zwiększyły się dotacje do wynagrodzeń o ponad 2 miliony złotych głównie właśnie z tytułu tarczy antykryzysowej oni też dostają dotacje z PFRONu czyli to że zatrudniam niepełnosprawnych więc tam dotacja zawsze jakaś jest. No, ale około 2 miliony właśnie dostali z tej tarczy antykryzysowej i nawet gdybyśmy odjęli te 2 miliony, to wcale ten wynik nie jest jakiś, jakiś zły, no bo mówimy właśnie o 6,5 milionach mniej więcej złotych, czyli tyle ile było w czwartym kwartale 2019, no a wcześniej, wcześniej musimy się aż cofnąć do 2015 roku, czyli naprawdę udany kwartał i jeżeli tak dalej będzie, no to introl teraz wydaje się dosyć atrakcyjny, bo tak naprawdę jego poziomy z Takich wyników finansowych to było 10 zł. No i też pewnie jak zauważyłeś, jest tutaj dywidenda raczej stała. W 2017 Za 2017 nie było, ale tutaj raczej to 30, 40, 50 groszy zawsze, zawsze było. No i w stosunku do obecnego kursu może się wydawać atrakcyjna. Dalej. Robisz super filmy, dziękuję. Co myślisz o spółkach z Ukrainy, Kernel, Astarta, inni? Może jakiś film o to? No, właśnie to, co mówiłem. Spółki z Ukrainy będą szły do góry, póki i surowce będą szły do góry, czyli soja, czyli kukurydza, czyli pszenica. Są na historycznych maksimach, więc nic dziwnego, że te spółki są na maksimach. Tak samo jak mieć jest na maksimach, więc KGHM jest bardzo, bardzo wysoko. Witam, dzięki za kolejny materiał. Mam pytanie odnośnie ilości spółek w portfelu, czy jest jakaś ilość. Maksymalna, minimalna, w niektórych książkach optymalna ilość to 15. Ciekawimy Twoje zdanie na ten temat. No to oczywiście zapraszam do, zapraszam do opisu filmu. Tam można wejść na stronę i pobrać poradnik inwestycyjny oraz podcast. I właśnie ostatni odcinek podcastu o tym jest, ile powinno się mieć w spółek w portfelu. Tak, moim, moim zdaniem, więc też zapraszam do opisu filmu. Możesz powiedzieć coś o akcjach GPW. Obawiam się, że ta zmiana obliga na giełdę. Takie E ze 100 na 30% odbije się na zyskach. Oficjalnie tej zmiany jeszcze chyba nie ma, ale widząc zamieszanie wokół spółek energetycznych, górniczych, to kwestia czasu. No tak, może się to odbić. Pamiętajmy, że duża część, znaczy jeżeli chodzi o spółkę GPW, no to ona zarabia właśnie na zmienności, na obrocie akcjami, ale też obrocie towarami i bardzo duża część zysków czy przychodów to są, to są towary około 40% to są właśnie giełda towarowa ale trzeba sobie powiedzieć jasno, TGE, czyli ta giełda energetyczna, to jest tylko 2%, jeśli chodzi o ich przychody. Oczywiście pamiętajmy, że oprócz tego tam są różnego rodzaju rozliczenia, jak tu też napisałem, rejestrowanie transakcji, łącznie około 20%, ale samo, sama energia to jest 2%, więc to nie jest jeszcze aż tak źle, ale myślę jednak, że, no, że może negatywnie się jakoś odbić na wynikach GPW, aczkolwiek. Cokolwiek no, trzeba pamiętać, że to jest jednak spółka, która no jest moim zdaniem dosyć dziwną, bo ona od wielu lat nie daje zarobić tak długoterminowo, ale pod względem dywidendy jest naprawdę solidna. 5-6% zawsze, zawsze tutaj można liczyć na te właśnie 5 czy 6% ze względu na dywidendę, a jeżeli chodzi o kurs, no to od, od wielu lat naprawdę bujamy się praktycznie w tych samych wartościach. Raczej spekulacyjnie tu można zarobić niż... niż tak, długoterminowo trzymać fundamentalnie, no chyba, że jeszcze raz mówię na, na dywidendzie, bo mówię, te 5-6% zawsze, zawsze tutaj jest. Co do PZU w konkurencyjnym kanale, <gryw> konkurencyjnym, też był poruszany temat podwyższonej śmiertelności, znaleźliśmy szacunki PZU, że biorą to pod uwagę. Tak, oni biorą to pod uwagę, szacują to na od 50 do 150 milionów, tak, powiedzieli dokładnie w, w komunikacie, kiedy wypuszczali raport za trzeci kwartał, ale pamiętajmy, że też to się wtedy dopiero zaczynało. W listopadzie był, były momenty, w których ta śmiertelność wynosiła o 96% więcej, więc ja się po prostu boję, że oni tego nie doszacowali. Że tutaj będzie jeszcze więcej, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o te wydatki PZU, więc to jest takie coś, co dla mnie osobiście jest jeszcze wielką niewiadomą, jeżeli chodzi o tą spółkę PZU. No ale oprócz tego myślę, że, myślę, że tutaj PZU raczej ostatnio pozytywnie zaskakiwało. Cześć, Konrad. Wiem, że nie wchodzisz w giełdy zagraniczne, ale ciekawi mnie Twój pogląd, co sądzisz o wielkiej piątce Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Alphabet. Jak i do Tesli i Netflix? Według mnie dwie ostatnie są przewartościowane. No niestety ja in, nie inwestuję na innych giełdach. Miałam kiedyś ETF-a, ale w spółki na giełdzie amerykańskiej nie inwestuję, także, no, także niestety się, się nie wypowiem. Kamil pisze: Super Konrad, mega robota. Co myślisz o spółce Harper? Podrywy na 10-15%, następne zwała, ostatnio był pozytywny artykuł o dobrych wynikach, zjazd 15%. I czy ty inwestujesz w spółki przechodzące restrukturyzację Braster, Aquatech? Czy uważasz, że to są okazje? Jeżeli chodzi o restrukturyzację, podchodzę tu bardzo indywidualnie. To znaczy, pytanie, jak ta restrukturyzacja przebiega? Co się tam dzieje, dlaczego też była restrukturyzacja, bo to jest istotne, ale bardziej wolę spółki, które może się nie restrukturyzują, ale które na przykład budują nowy zakład i przez to powiedzmy, nie mają w jakimś roku zysku albo mają zmniejszone zyski, bo wszystko idzie na zakład. Coś takiego wolę niż restrukturyzacja. Jeśli chodzi o restrukturyzację, bardzo indywidualna sprawa i podwyższone ryzyko, zdecydowanie podwyższone ryzyko, więc ja bym. Raczej nie polecał w coś, takiego, w coś takiego inwestować, no chyba że, że mocno, mocno znamy się na, na danej spółce i rzeczywiście wierzymy, że coś tutaj może się, może się zmienić. A jeżeli chodzi o Harper, to dokładnie to samo, co wcześniej mogę, mogę powiedzieć. Spółka, która wybiła się mocno, mocno na covid i to nie jest tak, że jej zyski zostaną jakoś zmniejszone od razu w tym momencie no bo popyt na to płynie do dezynfekcji cały czas cały czas jest i cały czas będzie i te wyniki finansowe rzeczywiście są bardzo dobre i te wskaźniki obecne nie są jakieś złe ale jeszcze raz mówię ja boję się inwestować w takie spółki ze względu na to że jest tu bardzo ale to bardzo duża zmienność resztą jak sam mówiłeś po ukazaniu się wyników które są dobre z o 15% tutaj często jest tak że te oczekiwania są naprawdę Zbyt wygórowane. Myślę, że właśnie takie spółki, te wirusowe, mają ten problem, że te oczekiwania są takie, że w każdym kwartale oni będą pokazywać o kilkaset albo o kilka tysięcy procent lepszy wynik niż ostatnio. I to jest tutaj duży, duży problem. Ja bym osobiście bał się w takie spółki inwestować, chyba że, chyba, że jakoś spekulacyjnie. Marcin pisze: Mam prośbę o XTB. Ostatnie newsy: kwestie dywidendy, podwyższaniu kapitału spółki. Jak Ty to odbierasz? Jak jest sens trzymania XTB dywidendowo na dłuższy okres? W 2021 roku nie ma szans, aby był równie dobry dla nich. No tak, pod względem ilości klientów. Nie chcę powiedzieć, że nie będzie tak dobry, ale myślę, że będzie lepszy niż 2019, w ten sposób bym to określił, czyli i tak będzie ta ciągłość zachowana, bo nie co roku otwieram więcej rachunków. Oprócz tego no, ta dywidenda, która ma być obecnie, może być rzeczywiście rekordowa, bo to może być 75% zysku, więc naprawdę wciąż tak pozytywnie to oceniam. No Oprócz tego w pierwszym kwartale mają zaprezentować informacje odnośnie wejścia na rynek azjatycki, który też bardzo mocno podniesie ich. Pod względem właśnie ilości klientów, oczywiście, minus jest taki, że, że znieśli prowizję dla inwestorów indywidualnych tam do 100 tysięcy euro, ale oni też potrafią zarabiać na innych innych instrumentach finansowych. Oni też zamierzają na zmienności, a ostatnio mocny rajd zaliczają kryptowaluty. Więc, więc tutaj też myślę, że te wyniki finansowe mogą być wciąż dobre. A jeżeli chodzi o, o to, czy dywidendowo na dłuższy okres, myślę, że. No, można się nad tym zastanowić, dlatego że, dlatego że jeżeli wejdą rzeczywiście na ten rynek azjatycki, no to znów będą otwierać dużą ilość rachunków i nie pobiją myślę 2020 roku, ale dużo lepiej powinno być i ten wzrost otw otwieranych rachunków powinien przyspieszyć jeszcze mocniej, bo przypominam, że oni co rok otw otwierają coraz więcej rachunków, więc myślę, że spółka, na którą bardzo fajnie można się zastanowić. A tak naprawdę to podwyższenie kapitału zakładowego nie jest absolutnie negatywną informacją. Skoro mieli bardzo duży zysk, no to tak naprawdę, gdyby przeznaczyli ten cały zysk na dywidendę, no to ta dywidenda mogła być naprawdę bardzo duża. Już muszą przeznaczyć 75%, nie mogą 100, więc prawdopodobnie tyle będzie. Oprócz tego, to ten, ta część przeznaczona na, na podwyższenie kapitału. Myślę, że to nie jest jakaś informacja, która jest, jest jakaś negatywna. Po prostu spółka będzie miała większy kapitał. Nie odbieram tego ani pozytywnie, ani negatywnie. Cześć, jak traktować emisję obligacji przez spółkę ATAL pozytywnie czy negatywnie? Płaciła fajną dywidendę, jest nisko wyceniana. Nigdzie nie mogę znaleźć konkretniejszej informacji o zawartych umowach, prognozach tej firmy. No jeżeli chodzi o ATAL, ciężko mi tutaj mówić, bo oni tylko powiedzieli, że. że yy. Te obligacje na, na rozwój, na kupno kolejnych gruntów. Dlatego wypuszczałem te obligacje. Rzeczywiście ten dywidendę oni zawiesili, bo była naprawdę na fajnym poziomie. 4,70 było za 2018 rok. A spółka, która od wielu lat buja się w tych samych praktycznie okolicach, od 2017 oni są po około 40 zł, tak cały czas, więc spółka. Można powiedzieć, że trochę nudna, bo tam się mało dzieje. Też mały jest taki kontakt z inwestorami, tak? No, oczywiście mówią o tym, ile podpisali nowych kontraktów i tak dalej. W tym 2020 roku jak na razie jest wzrost, jeżeli chodzi o o wyniki finansowe, no, ale już widzimy, że że w 2020 roku sprzedali mniej, o około 10% lokali niż, niż w 2019, więc. Raczej informacja negatywna. Ciężko mi tutaj się cokolwiek odnosić. Myślę, że są lepsze spółki z tej branży niż, niż Atal. Mam 10 różnych subskrypcji z YouTube'a o biznesie, przedsiębiorczości, inwestowaniu, giełdzie. Dzięki KPW Notowania zrobiłem najwięcej. Dziękuję i pozdrawiam. Soli po solidnej analizie spółek, jak którąś wybiorę, to śpię spokojnie. No. Też oczywiście, tak myślę. Lepiej na początku poświęcić trochę więcej czasu na analizę i, i później spać spokojnie. Tutaj Marcin pisze: Marcin, cześć, jak zawsze, super materiał z tym splitem akcji, to chyba nie zgodzę się z tym argumentem dotyczącym spreadu. Myślę, że spread trzeba traktować, przedstawiać w ujęciu procentowym, a nie nominalnym. To, że spread przy akcji za 7000 jest na poziomie 100, czyli 1,43, nie oznacza, że przy akcji na przykład za 10 będzie niższy w ujęciu procentowym, czyli około 14, mówiąc. O spreadzie w kontekście nominalnym jest trochę naciąganiem rzeczywistości. Pozdrawiam. No tak, jeżeli chodzi o ogółem, czy o zyski, czy o spread, czy o cokolwiek innego na giełdzie, powinniśmy się wyrażać procentowo. Ale ja wciąż myślę, że jeżeli, jeżeli. Jest większa płynność na akcjach, to spread też bardzo często się zmniejsza. Bo jeżeli jest mała płynność i ten spread wynosi 10%, to jeżeli teraz więcej osób kupuje i więcej osób sprzedaje, to są w stanie lepiej się dogadać, czyli są w stanie wejść na większe ustępstwa i jedna i druga strona, i przez to też automatycznie spread się zmienia. To niby nie jest tak oczywiste, ale, ale myślę, że, że właśnie tak jest i często właśnie. Właśnie tak zauważyłem, że, że nawet procentowo ten spread się, się zmniejszał właśnie poprzez to, że jest więcej osób, które kupuje i które sprzedaje, więc łatwiej jest osiągnąć, osiągnąć konsensus. Pazarny Gracz, cześć, czy mógłbyś zrobić film z blokiem reklamowym, dowalić tyle, tyle reklam ile się da? Można w ten sposób wesprzeć Twój kanał w wolnej chwili, niech sobie leci w tle, na przykład przez dwie godziny. No, niestety, ale ja, ja osobiście na reklamach nie zarabiam, więc, więc to nie miałoby sensu, ale dzięki, dzięki za pomysł, może kiedyś coś takiego zrobię. Ale ja z reklam absolutnie nic nie mam, także jeżeli macie jakiegoś adblocka zainstalowanego, to tak naprawdę mi to, mi to jest zupełnie obojętne, sam mam adblocka. Łukasz, w jednym z materiałów wspomniałeś, że niewypłacanie przez banki dywidendy nie jest dobre, bo obniża się rentowność? Nie. Nie wiem, czy ja coś powiedziałem z głupiego, czy coś zostało źle zrozumiane, ale nie, absolutnie, absolutnie tak nie jest. W sensie wypłata dywidendy przez taki zdrowy podmiot nie wpływa na, na obniżenie rentowności. Może, może chodziło o to, że w pewnych sytuacjach lepiej jest zatrzymać zysk i przeznaczyć go na rozwój, co później przełoży się na większą rentowność, no bo na przykład zamiast wypłacić dywidendę, wybudują nowy zakład, będą więcej przerabiać i przez to będą więcej zarabiać pieniędzy. W taki sposób może wpłynąć na rentowność, ale, mm, ale w innym kontekście jakimś to, no nie wiem, jak mogłaby wpłynąć. Z tego, co przejrzałem, jedynie PKO i handlowy przeznaczają czy znaczą część zysku na dywidendy. Dlaczego tak to wygląda? No taka jest po prostu polityka banków. Ja też uważam, że, że no, bank PKO tą dywidendę wypłaca i może dalej ją wypłacać ze względu na to, że, że też jest po części skarbu państwa, tam chyba 12% ma państwo, jeszcze oprócz tego PZU ma, ma duże udziały, więc też państwu się na pewno przyda te, przydadzą te pieniądze, więc to jest raczej na rękę, żeby PKO wypłacało te dywidendy. PZU ma niewielki udział w rynku poza granicami Polski, czy wypłacanie sowitych dywidend nie jest aby najlepszym rozwiązaniem? No myślę, że tak, bo tak naprawdę jest to Hegemon na rynku polskim i nie widzę powodu, dla którego miałby się jakoś rozwijać mocno na rynku rynkach zagranicznych, dlatego że takie, taki rozwój kosztowałby naprawdę masę, masę pieniędzy i moglibyśmy w przy PZU zapomnieć o dywidendach przez, na wiele, wiele lat, a tak spółka atrakcyjna, na przykład właśnie pod względem, pod względem dywidendowym. Wawel to dobra spółka, podatek cukrowy w nią uderzy w następnych latach, coraz niższe obroty. Jest to spółka raczej stabilna, regularnie wypłacająca dywidendę. No tak, oni wypłacają regularnie dywidendę, teraz chyba chcą skupić czy już skupili akcje własne. Aczkolwiek spółka, która coraz mniej zarabia i ma coraz mniejszą część rynku. To znaczy konkurencja coraz więcej rynku im zabiera, więc ja bym się tutaj bał, jeżeli chodzi o Wawel, mimo że ta dywidenda cały czas jest. No i tutaj artykuł od Marcina. Jak tu inwestować w nasze banki? Jak prezes NBP takie rzeczy. Mówi tu jest pewnie o obniżce kolejnej stóp procentowych. No na pewno byłaby to negatywna informacja, aczkolwiek też ciężko już szukać jakiejś oszczędności, znaczy już praktycznie nie ma z czego ciąć, więc to myślę nie uderzyłoby ta obniżka stóp procentowych jak, jak te wcześniejsze, bo tak naprawdę praktycznie, praktycznie nie, ma, nie ma już z czego ciąć, jeżeli chodzi o stopy procentowe, one są praktycznie na poziomie zerowym. Dzięki bardzo. Za, za te komentarze mam nadzieję, że pod kolejnym filmem też będzie dużo też sobie o tym, o tym porozmawiamy. No i standardowo życzę samych zysków. Cześć, trzymaj się.